Cześć, ja jestem Detrak i witam Was w kolejnym odcinku z The Sims 3 Rajska Wyspa. Już trzeci odcinek naszej serii i dzisiaj w końcu jakieś konkrety, bo ogólnie zaplanowałem sobie, że w tym filmiku Cierpisław pójdzie sobie ponurkować, bo już może, ale to za chwileczkę, gdyż w tej chwili Eustachy powinien iść do pracy, słuchajcie. Tylko że. A, dostał właśnie zlecenie. Eustachy ma dostępne zlecenie. Obserwuj plażę w ramach swojej kariery, aby rozpocząć. No, okej. W takim razie. Niech on sobie tam już teraz pójdzie. Gdyż może się zaraz spóźnić. On już się przebrał nawet. Okej. Także zaraz tam powinien dotrzeć i będę chciał ogólnie poobserwować tą pracę ratownika, gdyż jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Natomiast. Na naszym pływającym domu muszę sprawdzić ich potrzeby, co i jak. Julia niech sobie coś przygotuje do żarcia. O, już żarówka się zepsuła. To może. Dobra, niech z jednej sprzątnie, a Julia może coś ugotuje. Julia musi mieć ladę, by przygotować potrawę. Dobra. W takim razie. Cierpisław to posprząta. No, ale w sumie to zaczynam się coraz bardziej przyzwyczajać do tej okolicy. Zaczyna być całkiem ładna. Okej, w takim razie. Niech Julia już zrobi te gofry, a ja się teraz przeniosę do Eustachego, aby sprawdzić. A on nadal biegnie. Eustachy było tylko właśnie po raz pierwszy poszedł do pracy. Teraz przez następne 50 lat będzie codziennej charówki, będzie mógł odpocząć. Spoko. Główny inst. Dobra, przyjmijmy tę okazję. Rozwiń swoje umiejętności sportowe na następny poziom, a następnie wróć na stadion. No to żaden problem, gdyż tak naprawdę wystarczy chwila biegania i już będzie mógł to zrobić. Gdzie on teraz jest w ogóle? Także nie wiem, jako ratownik jest dość dziwne. Stoi gdzieś w krzakach i wszystko obserwuje. Okej. Ogólnie, jak widzicie, bardzo duże tłumy na tej plaży. Również niebezpiecznie. A czy tam nie jest przypadkiem jakaś muszelka? Chyba jest. A on oczywiście nie może teraz przerywać swojej wytężonej pracy. No tak. No ale ogólnie, jak widzicie, on nawet ma kremik na policzkach i nosie. No tak, każdy ratownik nad morzem tak robi. Może z wyjątkiem paru. Okej, więc z racji tego, że na tej plaży jest pusto i dość nieciekawie. To może zerknijmy do domu. Niech Cierpisław się troszeczkę ogarnie i już pójdzie na to nurkowanie, gdyż ogólnie dzisiejszego odcinka nie chcę zbytnio przedłużać. Z racji tego, że mam mało czasu. Natomiast Julia sobie zje. Ogólnie szkoda mi troszeczkę tego, że oni nie mogą tych swoich skuterków, które mają teraz w wyposażeniu, na przykład przycumować gdzieś tutaj. No to byłoby nawet fajne, a nie mogą tego zrobić. Albo byłoby też dobrą opcją, gdyby ten ich pływający dom posiadał miejsce, w którym mogliby przywiązać jakieś tam pojazdy. Bo tak jest, że do mniejszych łodzi mocuje się. Tfu, do większych łodzi mocuje się mniejsza, więc w tym wypadku również mogłoby to tak wyglądać. Zerknijmy jeszcze raz na Eustachego. O, ktoś przyszedł. To może on zacznie się topić. To by było. No życzę mu teraz akurat tego, jestem taki zły. I czy on wchodzi do wody? Aha, dopiero teraz się przebrał. To było dość dziwne. Mało co nie zmoczył spodni.
Jaki opalony dziadek. Ej, czy on ma kaloryfer na brzuchu? Aha. W Simsach każdy sim i każda simka mają kaloryfery. Przynajmniej na ten skinie, którego używam. No dziadku. Utop się. No co jest z nim nie tak do cholery? On w ogóle wyszedł teraz z wody. No to jest wielkie rozczarowanie. Bo teraz też zbytnio nie mam okazji, aby... Nie chcę teraz obserwować Cierpisława, który zaraz będzie nurkował. Tylko chcę, aby zobaczyć tą akcję ratowniczą. Bo to jest coś, słuchajcie. Ogólnie woda jest świetna. Na początku ten kolor mi się w tym miejscu... O! O! Super! Dobra, w takim razie co teraz musimy zrobić? Poproszę o pozowanie, to zajebiste. Uratujmy go. Uratujmy. No, nie ma to jak przycumować w krzakach. Eustachy to jest jednak pierdoła. No ty debilu, biegnij go uratować. Okej. Yeah. Szkoda, że nie wolniej. Ten dziadek zaraz zejdzie. Ja pierwsze, słuchajcie. Dobry pomysł, ale mogliby to jakoś dopracować. Come on. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że on nie będzie musiał każdego ratować. A. To. Tak, dał mu. Jak to się nazywa? Makaron bodajże, tak? I teraz sobie dziadek radzi sam. No dobra. Ale a właśnie, wydaje mi się, że to w tym dodatku to doszło, że teraz simowie sobie mogą leżeć na takich fajnych ręczniczkach i się opalać. Jeżeli doszło to w tym dodatku, to bardzo dobrze. Akurat to jest takie fajne urozmaicenie pasujące do dodatku. Natomiast z racji tego, że już, prawda, Eustachy zrobił to, co miał zrobić i już to udokumentowałem. I to zobaczycie, to ja teraz wybiorę to miejsce, w którym Cierpisław może sobie ponurkować. To jest chyba to miejsce, Skalista Rafa. Dokładnie. Także on sobie teraz tutaj. Albo jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. On teraz. Czy można tutaj kupić sobie skuter wodny? Tak, można. Bo jakoś niezbyt. Pływanie tą deską windsurfingową mi się podoba. Niech on sobie teraz pływa czymś szybszym, gdyż ten teraz otoczenie jest na tyle duże, że transport pomiędzy tymi wyspami oraz różnymi lokacjami może sprawiać kłopot. Szczególnie na takim sprzęcie dość takim wolnym. A Julia poszła do pracy. Jak to? Co on teraz będzie robił? Ożeż kurde. Ale już szybko. On już to zrobił? No, ominąłem taką zajebistą scenę, no kurde. Tak w ogóle to. Żyć mu się chce. O, tamci się też topią? Jej! Jaka to robota dla niego jest teraz? Masakra. Dobrze, że o 18 kończy. Przydałoby się ciut więcej tych ratowników, tak w sumie. Ale dobra, jakoś sobie w takim razie radzi, mam nadzieję, że sobie poradzi. Także. Dopłynął do boi, teraz sobie może zejść z tym całym akwalungiem. To jest. Tak się chyba nazywa ta. Tak się chyba nazywają te urządzenia do nurkowania. No tak, więc schodzimy pod powierzchnię. Jesteśmy pod. Jak mi. Fuck. Muszę sobie ściszać słuchawki na przyszłość, bo czasami te powiadomienia są tak denerwujące. Ale mniejsza o to, gdyż jesteśmy pod wodą i wygląda to super. Nawet nie spodziewałem się tego.
Wreszcie jakaś chyba największe urozmaicenie w tym dodatku. Także, nie wiem, eksplorujmy. Może sobie pooglądać. O właśnie, o te ostrygi mi chodziło w ostatnim odcinku. Ładnie one wyglądają. Ale co jeszcze? Przyjrzyjmy się. Są jakieś głazy, ogólnie rafa koralowa. Pływają ławice rybek. Tutaj są jakieś ładne. W sumie mogę to zastopować. Tak, tutaj sobie pływają takie jakieś kolorowe, żółte w paseczki. Wow, można również szukać pracy dla nurka w ratuszu. Czyli jednak ten nurek wcale nie jest taki nieopłacalny. Natomiast wiecie co? Co tutaj jest? No właśnie. Buteleczka. Niech sobie zbierze ją. Jak widziałem na pewnym zwiastunie, można było również gdzieś wpływać do jakiejś groty. Ja wiem, że to nie jest jedyna taka parcela do nurkowania. O, jakiś koleś. Jej, myślę, że to jakiś rekin lub syrena. O! Rybka kolejna. Lubię takie rzeczy obserwować, słuchajcie, szczególnie w grach. Taki powiew realizmu. O, może sobie schwytać różne rzeczy. Super, słuchajcie, super. To jest. A kiedyś nawet wiedziałem, jak to się nazywa, to stworzonko. Chyba jeżowiec. Natomiast Eustachiusz, nasz kochany, tutaj zaraz. Upokorzenie. Dlaczego on jest upokorzony? Mniejsza o to, słuchajcie. Jak ona teraz jeszcze wejdzie do tej wody i się zacznie topić, to ja już podziękuję, bo on mi tutaj zaraz umrze. Chociaż ma jeszcze 21 godziny na jedzonko. Przejdźmy jednak do Cierpisława, gdyż tutaj jest ciekawiej u niego. Schwytał już to? Tak, to jest jeżowiec. Natomiast. O, jeszcze polip morski. No to nieładnie tak koralowcy chwytać. Skubaniec jeden. O, to też może. Boże, to nawet nie jest symulator nurkowania w tej chwili, tylko jakiegoś rabowania morza. Ciekawe, czy będzie mógł sobie wsadzić tą rybkę do akwarium. Tak, kałamarnica. Moc nawozu doskonała. Fajnie. Słuchajcie, teraz tak. Co jeszcze tutaj można ciekawego znaleźć? Bo tak się skupiłem na tym chwytaniu różnych rybek. A kolejna ławica. Tu jest chyba jakaś jaskinia, nie? Nawet jakieś bąbelki wypływają. Może ją zbadać. Chociaż taka jaskinia nie jaskinia, bo tutaj też jest wyjście z niej. To sobie popływa skubaniec. Ale. No i tutaj jest całkiem głęboko, jak widać. No. O, rekin. O kurczę. Jak. O fuck! Ja. Jak on dobrze, że on się skrył w tej jaskini w tej chwili. Orzesz, kurde. A dlaczego ich jest dwójka w tym miejscu? I gdzie jest rekin? Skoro ich zaatakował. Nagle jakby się zamienił w nurka kolejnego. Ale tak czy inaczej, było to dość dziwne zdarzenie. Ja bym tylko jeszcze chciał wiedzieć, gdzie on odpłynął. I tak w sumie ta parcela podwodna jest dość spora, więc również inne znajdźki mogą się tutaj trafić. Ale nie jestem pewien, czy warto jeszcze szukać. A właśnie, Eustachiusz skończył pracę, więc wypadałoby zebrać tą muszelkę, którą tutaj zobaczyłem. Jest. Także schwytamy ją i będzie musiał coś zjeść, słuchajcie. Duszek nawet sobie tutaj odwiedza. O, a tu jest ogólnie ta plaża jest od razu obok ich domu.
Nie, to nie jest ich dom. Gdzie jest ich dom? Tutaj. Ale jest pod zamkiem. Więc fajne miejsce w sumie. Dobra. Niech wraca do domu, słuchajcie. Natomiast w zbrojniku zaczyna brakować tlenu. Lepiej wynurz się, by zaczerpnąć powietrza. Dobra. W takim razie mam nadzieję, ile on będzie eksplorował to miejsce. Dobra, może zakończymy. No, i niech wraca sobie do domu powolutku. Wróć na powierzchnię. To musi być taka interakcja chyba najpierw. Mam nadzieję, że on się nie zawiesił, słuchajcie. A, bo on musi. No tak, bo to jest dość realistyczne w sumie, że najpierw Nurek musi się, że tak powiem, musi pewnej ilości powietrza spuścić przed wypłynięciem. Ale już to zrobił. Deszcz pada. W takim ładnym miejscu deszcz. Nieładnie. Ale okej. Okay. W ogóle to. Wydaje mi się, że znów mylę cierpi słowa z Sydneyem, ale jeżeli nie wiecie, to Sydney to był ojciec Cierpisława, więc ma mi się prawo zdarzyć taka pomyłka czasami. Wybaczcie. To nie jest przypadkiem ich. Przecież ten statek jest identyczny. A nie, prawie. Prawie. Mają nawet kuchenkę tutaj. A nie, to jest. To nie jest kuchenka, to jest po prostu ster. Oki, także. O, jeszcze może gofry zjeść, ale tak w sumie to wypadałoby schować to jedzenie do lodówki, aby się nie zepsuło. Kałamarnica. Gdzie teraz to może. Co on z nią zrobił? Co to za małe główienko teraz? W oceanie było takie wielkie. A teraz jako, nie wiem, śledź. No ale. Cierpisław również przyszedł, więc może. Dekompresja. Właśnie to się tak nazywało, dlatego on tak wolno wypływał. On również może coś sobie zjeść. Julia też, więc wszyscy usiądą przy posiłku jednym. I. W ogóle to dlaczego ona ma inną fryzurę teraz? Bo miała. Pewnie nie ustawiłem jednej do wszystkich strojów. Także wiecie co? Co jeszcze miałem wam pokazać teraz z takich ciekawszych rzeczy? A właśnie. Wejdźmy do trybu kupowania. Nie zamierzam wam pokazywać teraz wszystkiego, gdyż ja takich rzeczy nie robię. Zaraz na YouTubie znajdziecie 50 filmików o tym samym. Tylko, że tutaj dodano coś fajnego. To się nazywa łazienka wszystko w jednym. I jest to takie małe coś. I można tutaj zrobić wszystko, dosłownie. Jest prysznic, jest sedes, jest umywalka nawet. Więc ja niebawem, słuchajcie, będę rozbudowywał ten pokład, albo zupełnie go wymienię i będę go budował od podstaw, gdyż oczywiście kurort też będę robił w ten sam sposób, natomiast najpierw chcę się zająć tym stateczkiem, żeby było ładnie i przyjemnie. Tak więc na pewno taką łazienkę będzie trzeba użyć, aby zaoszczędzić miejsce. Słyszałem również o drabinkach. Ktoś mi o tym powiedział, więc mam nadzieję, że to jest prawda. Tak, są drabinki. Drabina wejście Sima. Także to również może zastępować schody spiralne, gdyż one zajmują w sumie cztery kratki, a drabina tylko jedną. No w sumie to dwie. Także jak widzicie, nowy dodatek wniósł również sporo ciekawych obiektów, które się przydadzą nie tylko na statku, ale i również w zwykłych domach, więc jeżeli lubicie coś tam poprojektować sobie, jakieś wnętrza czy cokolwiek, to również będziecie zadowoleni zapewne z efektów dzięki tym nowym obiektom. Wiecie co? To by było na tyle, słuchajcie, bo wiem, że parę osób
kiedyś mi tam mówiło, żebym nagrywał dłuższe odcinki, ale ja z Simsów jakoś nie potrafię wyciągnąć czegoś dłuższego, wybaczcie. Także siemka i mam nadzieję, że wam się spodobało. No i jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Siemka.